Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic 3 & Knuckles. I spoiler, dziś kończymy grę. Nie, dziś nie kończymy gry, dziś kończymy pierwszą połowę gry, czyli Sonica 3. W następnym odcinku już zaczniemy Sonica 3 & Knuckles. Znaczy, Sonica & Knuckles. Więc będzie okej. Kurde, mam. I po całej... po całym skończeniu tego let's playa będzie livestream z historii Tailsa, a jak nie livestream, to przynajmniej będzie długi odcinek, czyli long play. I na którym przechodzę całą historię Tailsa, gdzie będę zbierał wszystkie super szmaragdy i te inne rzeczy. Po prostu będę grę stuprocentował dosłownie. I livestream będzie się odbywał na hitboxie, żeby nie było. Więc mam nadzieję, że wszyscy będą zainteresowani Sonikiem. I dzisiaj miał być Ratchet i Clank. Nagrałem 26 Ratchet i Clanka, aczkolwiek wszystko się pięknie, ładnie nagrało. Ale gdy wyłączyłem nagrywanie głosu, Audacity wywalił mi milion błędów, które mi ostatecznie tak spowolniły komputer, że ledwie co mogłem zrobić. Że nie ma miejsca, co się okazało, nagranie głosu tyle ważyło, ile praktycznie zawartość mojego dysku C, czyli około 4 GB. Nie wiem, jakim cudem to się zrobiło, ale cóż. W każdym bądź razie, spróbuję drugi raz nagrać, prawdopodobnie 30 i 31 dostaniecie Ratchet & Clank 2. Going Commando albo Loketan Loaded, jak tam sobie chcecie to nazwać. Więc tak, jesteśmy w Ice Cap Zone. Wiem, po prostu takie taka po prostu, nie wiem, taki refleks, że hej. I muzyka z Ice Cap Zone strasznie jest kojarzona z muzyką Michaela Jacksona. Znaczy cały soundtrack Sonica Free and Knuckles jest kojarzony z muzyką Michaela Jacksona, ale to szczegół. I tło tego poziomu jest użyty w haku Sonic Winter Adventures. Polecam zobaczyć, fajny hak. Trudny, ale fajny. Kurde, bo nie plecy. Plecy nie mam. I czemu filmik jest taki krótki, bo chciałbym już, aby osobno było to Sonic 3 & Knuckles, Sonic 3 i Sonic & Knuckles. To sobie dzisiaj kończymy połowę gry. Tak, na trzecim odcinku kończymy połowę gry. Jest fajnie. No. I historia Tailsa będzie oczywiście live play. Nie będzie żadnych takich, mam nadzieję, cięcie, jeżeli to będzie nagranie. I jaka później będzie gra po Sonicu 3 & Knuckles? Jak mówiłem, jeszcze zrobimy Knuckles in Sonic 2 oraz Knuckles in Sonic 1. A właśnie! Przypomniałem sobie. Otóż, znalazłem niedawno zdjęcie tylnej... Nie wiem, co to właściwie było. Zdjęcie po prostu przedstawiające rzeczy, jakie miał oferować połączenie kartridża z Sonicem & Knuckles. Więc z tego zdjęcia wynikało, i prawdopodobnie gdzieś się teraz macie, że Sonic & Knuckles miał działać również z Sonikiem 1, przez co moglibyśmy grać Knucklesem w Soniku 1, czego normalnie nie możemy. Więc zrobię po prostu let's play z haka. Ale niezbyt się to różni od tak, jakby wyglądała normalna rozgrywka. Więc jest fajnie, mam nadzieję, jest fajnie. I to jest pierwszy poziom zimowy w całej serii Sonica. Jest to pierwszy poziom zimowy. To jest mój ulubiony poziom w całej tej serii Sonica. Ze względu na to, że zaczyna się
teraz żeby nie pomylić tej deski. Na wodzie to jest snowboard. Nie. No, na snowboardzie. Więc pod sam koniec aktu dopiero wtedy uaktywniam Supersonika. Świetne. Ale mówię wam, elektryczna... elektryczna bariera, elektryczna tarcza jest the best. Jest najlepsza po prostu. Poza oczywiście jeszcze najlepsza jest ognista tarcza. To też jest super. Więc teraz przejdziemy do kolejnego poziomu, jakim jest Lunch Base Zone. I ten poziom zajął mi najdłużej, prawdopodobnie przez walkę z bossem. No. Więc tutaj są właśnie takie mechaniki rodem z Sonica Lost World. Co z tego, że Sonica Lost World było później? Więc tak, niedawno Pomidorowy zrobił... zrobił swoje Q&A słynne, letnie, znaczy wakacyjne Q&A. Nie wiem, czy zrobię coś podobnego, jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytania, co zadajcie pod tym filmem i mogę zrobić takie Q&A jak on. Oczywiście nie zgapią, tylko po prostu to jest dla waszej, nie wiem, ciekawości. A jeśli ktoś tego nie ogląda, a na przykład ktoś taki jak... nie wiem, Nichu mi napisze, że bym zrobił osobny filmik, gdzie byście napisali mi pytania, to okej. To zrobię coś takiego i wtedy mogę, nie wiem, jakąś godzinę poświęcić, chociaż pewnie aż tak dużo pytań nie będzie, ale mogę trochę czasu poświęcić i odpowiedzieć wam na wasze pytania, jako iż Maraton z Segi już się nie pojawia, co jest trochę dziwne, bo Maraton z Segi ogólnie się przemienił w Q&A, a właśnie ja to chcę zmienić, bo Maraton z Segi ogólnie się pojawiał tak co kilka dni i to było kompletnie bezsensowne, więc kompletnie odbiegam od tego, że Maraton z Segi będzie Q&A i po prostu będę rozmawiał o grze. To będzie jak po prostu let's play, tylko w formie long playa. I oczywiście mój ulubiony bonus stage. Serio, to jest mój ulubiony. Więc wyraźcie swoją opinię i jak chcecie, to możecie mi powiedzieć, czy byście chcieli Q&A, czy nie. A jak chcecie, to zadawajcie pytania. I tak. Prawdopodobnie pomidorowy. Ty się nie zjawiłeś na 13. Jak powiedzieć, że okej. Albo no problem. Chyba powiedzieć no problem. Ale nie pojawiłeś się, więc... więc... co ja chcę powiedzieć? Więc ochrzancie go i postanowiłem, że Let's Play Super Mario 64 będziemy prowadzić razem. Nie wiem. Powiedz, czy się zgadzasz z tym, czy nie, ale no, mam nadzieję, że się zgodzisz, bo Super Mario 64 tak mnie znudziło, że ja tego sam nie pociągnę. Nie, to źle zabrzmiało. Albo ty będziesz ze mną prowadzić ten let's play, albo ja po prostu będę się musiał upić, aby... upić soczkiem cytrynowym, aby mi nie odbiło na tym let's play. To znaczy odbije, no bo no proszę was, no przecież to jest... przecież odbijanie moje to jest nieodłączna seria mojej wszystkich serii na YouTubie. Przez co tak się wyróżni. I to właśnie tak możecie załatwić tego bossa wcześniej niż to wydaje. Wystarczy, że nie dotkniecie tej podłogi, a możecie go właściwie... bodajże tyle trzeba go uderzyć 256 razy i będzie ok. I tutaj spadł, a później się teleportował. I to jest właśnie glitch.
To jest glitch, te platformy. I specjalnie tak podskakiwałem, żebyście to zobaczyli. Żeby było fajnie. Ja to już go za nic nie pokonacie. I no. O czym by pogadać? O czym by pogadać? Zabrakło mi tematów, a to jest złe. Minecraft na konsolę! O! Pogadajmy o Minecrafcie. Albo nie. Jeżeli ktoś jest nieogarnięty w jakichś newsach albo coś, to chcę wam zainformować, że niedawno pojawił się emulator Xboxa 360. Nie, nie robię sobie jaj. Naprawdę, pojawił się emulator konsoli, takie jak Xbox 360. No nieźle. Jak na razie działa fatalnie, żadna gra nie wygląda na tym dobrze. I sądzę, że po prostu że ten emulator jest po prostu zaprogramowany, że nie może to dobrze wyświetlać modeli, postaci i tak dalej. Ale spróbujcie sobie zagrać na tym w Sonica 06. Ja widziałem na YouTubie, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, już lepiej, abyście sobie kupili prawdziwego Xboxa niż... A najlepiej, jakbyście sobie kupili PS3, to... No tak, ale... A właśnie, chciałem się odnieść do jednego pytania, które ktoś, już nie pamiętam kto, zadał Pomidorowemu, czyli czy mam kupić Xboxa 360 czy PS3? Ja postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Gdyż Pomidorowy swoimi przeżyciami to powiedział, a ja to opowiem z korzyściami dla wszystkiego. Czyli, że każdy ma porówno szansę. Jeżeli głowisz się, czy wybrać między Nintendo, Sony, a Microsoftem, jeśli chodzi o konsole, to popatrz na gry, jakie są oferowane. Ja bym polecał ci najlepiej patrzeć na ekskluzywy. Popatrz, jeżeli na przykład... lubisz bardzo gry, nie wiem, takie dla młodych osób, o, żeby nikogo nie obrazić, to powiem młodych osób. I to Microsoft na przykład nie będzie dla ciebie w ogóle, gdyż na produkty Microsoftu to nie ma tam właściwie takich gier. Jest tylko... Nie wiem, Banjo-Kazooie, ale zauważmy, że Banjo-Kazooie był tylko na Xboxa 360. A co jest na Xboxie One dla właściwie najmłodszych? Nic. Nic zabawnego nie ma, chyba że jakieś Lego, ale Lego wychodzi na wszystko. A Sony co? Ratchet & Clank, Sly Cooper, Jackie Daxter, Spyro od jedynki do trójki, Crash Bandicoot od jedynki do trójki, znaczy od jedynki do Basha. Co jeszcze? No nie wiem. Przepraszam na moment. Okej. Jestem. I... Co jeszcze? Little Big Planet jest na PlayStation. Uncharted. Nie wiem, co jeszcze może być. Medieval 1 i 2. Teraz Resurrection. No. Chyba tylko tyle. Na Nintendo Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid chyba. Jeszcze więcej. Na PlayStation, na Nintendo jest wiele takich rzeczy. A jak na strzelanki, no to cóż, Microsoft. Więc to tylko zależy od tego, co chcesz grać. Więc raczej... osoba, która lubi i posiada ten sprzęt, może ci go polecić.
Ale to tylko zależy od ciebie. I oczywiście od twojej kieszeni. Znaczy od twojego portfela. Ja na przykład jeśli głowisz się na przykład czy kupić PSP albo Vita, to popatrz, że na przykład, nie wiem, zastanawiam się, co ma więcej gier, w które byś chciał grać. Zauważ, że na przykład na Vicie mógłbyś grać w jedne i drugie, jeżeli oczywiście te z PSP wyszły na PlayStation Store, jeśli nie, no to niestety kupujesz PSP. Jak wyszły, to kupujesz Vita i masz gry z PSP oraz gry z Vita. Tada. Jedyny minus Vita jest taki, że lol, drugie karty pamięci. Ja tylko czekam, aż będą adaptery kart pamięci na Vita. Bo wtedy jakieś takie microSD albo coś w ten deseń można kupić i porządnie. I już 32 GB. Jakieś stuba. A nie, kurde, 32 GB to bodajże 200 zł kosztuje. I tu rozgramiam tego bossa. Tak można rozgromić tego bossa. Bossa finałowego w Sonicu 3 raczej nie. Tak, to jest finał Sonika trójki, ale jeszcze się spotkamy w dalszej części tej jakże emocjonującej historii pewnych wybuchów i różnych śmiesznych zwierząt. Więc tak, dziękuję wam za oglądanie tego kolejnego odcinka Sonika Free and Knuckles z historii Sonika i cześć, dzięki, pa i no, narka.